polecenie stawienia się w prywatnej rezydencji Adolfa Hitlera 22 sierpnia 1939 roku było zaskoczeniem dla najwyższych oficerów Wehrmachtu. Tym bardziej, że równocześnie poinformowano ich, iż nie powinni zwracać na siebie uwagi. Jednakże Hermann Göring, dowódca lotnictwa i przyjaciel Adolfa Hitlera, nie zastosował się do polecenia, przybywając w barwnym kabriolecie, którym zwykł wyjeżdżać na wycieczki. Ostatni przyjechał wielki admirał Wilhelm Raeder, dowódca niemieckiej marynarki wojennej. Jego też niepokoiło gwałtowne i tajemnicze wyzwanie. Wielokrotnie informował Hitlera, że Kriegsmarine, którą dowodził, potrzebuje kilku lat, aby przygotować się do starcia z morskimi potęgami, jakimi była Wielka Brytania i Francja. Pozostali dowódcy też byli zdania, że Wehrmacht nie jest gotowy do wojny. Tuż przed południem oficerowie, którzy oczekiwali wyznaczonej godziny na tarasie, zaczęli kierować się do sali konferencyjnej. Było to największe pomieszczenie w prywatnej rezydencji Hitlera w Obersalzbergu. Zwykle po środku tego pokoju stał okrągły stół o średnicy 3 metrów otoczony wygodnymi fotelami, ale dla potrzeb konferencji usunięto go i ustawiono krzesła. Dochodziła godzina 12:00 22 sierpnia 1939 roku. Wezwałem was, aby przedstawić obraz sytuacji politycznej, abyście mieli wgląd w osobiste przesłanki, na których oparłem moją decyzję działania i abyście mogli wzmocnić wasze zaufanie. Potem możemy przedyskutować szczegóły wojskowe. Stało się dla mnie jasne, że konflikt z Polską musi nastąpić wcześniej czy później. Taką decyzję podjąłem na wiosnę, ale wówczas myślałem, że w ciągu najbliższych lat powinienem najpierw rozprawić się z Zachodem, a dopiero później ze Wschodem. Ale nikt nie może zatrzymać biegu wydarzeń. Tak jak nikt nie może zamykać oczu przed niebezpieczeństwem. Początkowo starałem się ułożyć znośne stosunki z Polską w celu rozprawienia się najpierw z Zachodem. Ale ten plan, który odpowiadał mi najbardziej, nie mógł zostać zrealizowany, gdyż zmieniły się zasadnicze punkty. Stało się jasne, że w przypadku konfliktu z Zachodem Polska zaatakuje nas. Polska chce dostępu do morza. Po rozpoczęciu przez nas okupacji Kłajpedy nastąpiły dalsze wydarzenia, które przekonały mnie, że konflikt nastąpi w momencie, który mógłby okazać się niekorzystny dla nas. Nasi wrogowie są pośrednimi ludźmi, a nie ludźmi czynu. Nie mistrzami. Oni są małymi robakami. Niemcom sprzyja sytuacja międzynarodowa.
Wielka Brytania zaplątała się w rywalizację z Francją i Włochami. Powoli stawało się jasne, że Hitler zmierza do oświadczenia, którego się obawiali. Przystępujemy do wojny. A więc Führer odrzucał zastrzeżenia najwyższych oficerów Wehrmachtu, że Niemcy nie są przygotowane do zbrojnego starcia z największymi potęgami świata. I gdy rozpoczną wojnę, przegrają. Jak powiedział, musiał zmienić plany. Zrezygnować z uderzenia na zachód Europy i skierować Wehrmacht na Polskę. Gdyż ta w sojuszu z Wielką Brytanią po wybuchu wojny gotowa była zaatakować Niemcy, aby wypełnić sojusznicze zobowiązania. Uznał, że nadszedł najlepszy czas, aby rozpocząć wojnę, gdyż Wielka Brytania i Francja nie były przygotowane, a szefowie rządów tych państw bali się zdecydowanych działań. To ich nazwał robakami. Nikt nie wie, jak długo będę żył. Mam 50 lat i jestem u szczytu moich sił. Byłoby najlepiej, gdyby wojna nastąpiła teraz, a nie za 5 lat, gdy ja i Mussolini będziemy o 5 lat starsi. Nasi wrogowie mogą mieć tylko jedną nadzieję, że Rosja stanie się naszym wrogiem po podboju Polski. Jestem przekonany, że nigdy nie zaakceptuje angielskiej oferty. Tylko ślepy optymista mógłby uwierzyć, że Stalin byłby tak głupi, aby nie przejrzeć intencji Anglii. Rosja nie jest zainteresowana w zachowaniu Polski. A Stalin wie, że wojna z Niemcami oznacza koniec jego reżimu. Bez względu na to, czy jego żołnierze wyszliby z wojny jako zwycięzcy, czy jako pokonani. Nawiązałem osobisty kontakt ze Stalinem. Zaaranżowałem wizytę Ribbentropa w Moskwie natychmiast, aby podpisać pakt o nieagresji. Pojutrze wytrąciłem broń z ręki tym dżentelmenom. Teraz będę miał Polskę, kiedy tylko zechcę. To jest wielki cel, który wymaga wielkiego wysiłku. Obawiam się jedynie, że jakaś świnia przyjdzie w którymś momencie z propozycją mediacji. Rozpoczęliśmy niszczenie angielskiej hegemonii. Zakończyłem przygotowania polityczne. Droga dla żołnierzy jest otwarta. Tylko 6 lat zajęło Hitlerowi doprowadzenie Niemiec do wojny. Objął urząd kanclerza 30 stycznia 1933 roku jako przywódca partii narodowo-socjalistycznej, licznej i krzykliwej, lecz niewielu dostrzegało w tym zagrożenie dla pokoju. Niemcy były rozbrojone. Traktat wersalski pozostawił im tylko 100-tysięczną armię zawodową bez czołgów i samolotów. Warunki międzynarodowe też mu nie sprzyjały. Wrogość Polski, Związku Radzieckiego, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii stawała się najlepszą gwarancją, że wydarzenia w Niemczech pozostaną tylko folklorem politycznym. Nikt nie docenił Hitlera. W tym miejscu Adolf Hitler odniósł swoje pierwsze wielkie międzynarodowe zwycięstwo, które przekonało go, że może sięgnąć po całą Europę. To miejsce nazywa się Obersalzberg w południowych Niemczech, 170 km na południe od Monachium. Tutaj stała willa Hitlera, Berghof. W połowie lat 30. była to już oficjalna rezydencja Führera III Rzeszy. I właśnie w tym miejscu nakręcono film pokazujący Adolfa Hitlera, jak oczekuje na przyjazd kanclerza Austrii, Kurta von Schuschniga. Kanclerza Austrii zaprosił w lutym 1938 roku, aby przedstawić warunki utworzenia Unii Austrii i Niemiec. Zabraniał tego traktat wersalski, ale Hitler nie zwracał już na to uwagi. Uzyskał poparcie Włocha. Rządy wielkich mocarstw demokratycznych, prowadząc politykę ustępstw, nie były skłonne do udzielenia pomocy Austrii. Kanclerz von Schuschnigg z ministrem spraw zagranicznych przybyli 12 lutego 1938 roku do górskiej rezydencji Hitlera. Hitler był agresywny, arogancki.
zażądał od kanclerza Austrii zgody na mianowanie ministrem spraw wewnętrznych Austrii nazisty. Zażądał, aby usunąć z armii austriackiej generałów, którzy opowiadali się za niepodległością swojego państwa. Zażądał wreszcie przyjęcia przez Austrię systemu ekonomicznego Niemiec. Wszystko właściwie prowadziło do wchłonięcia Austrii przez III Rzeszę. Kurt von Schuschnigg odpowiedział, że nie może ustosunkować się, że nie ma uprawnień do ustosunkowania się do żądań Hitlera i stwierdził, że odpowie na nie już z Wiednia do 15 lutego 1938 roku. To przemówienie kanclerz Kurt von Schuschnigg wygłosił tuż po powrocie do Wiednia. Nasza Austria musi pozostać Austrią, wołał przy aplauzie sali. Zarządził plebiscyt. Hitler na wieść o tym podjął decyzję o inwazji na Austrię. 12 marca 1938 roku wczesnym rankiem wojska niemieckie przekroczyły granicę austriacką, a w godzinach popołudniowych do tego państwa wjechał Adolf Hitler. Moja ojczyzna znalazła się w granicach Rzeszy, obwieścił w Wiedniu Hitler z pochodzenia Austriak. Jakże łatwo przyszło mu zaanektowanie Austrii. To go utwierdziło w przekonaniu, że może od Europy żądać więcej. Dwa miesiące po austriackim triumfie zaczął wysuwać terytorialne żądania pod adresem Czechosłowacji. W zachodniej części tego państwa, Sudetach, zamieszkiwało około 3 miliony ludności pochodzenia niemieckiego. Oni muszą wrócić do Rzeszy, powiedział Hitler. A za nim stała siła, Wehrmacht, który stworzył w zadziwiająco krótkim czasie. W marcu 1935 roku, a więc dwa lata po objęciu urzędu kanclerskiego, odrzucił traktat wersalski, zabraniający Niemcom posiadania armii z poboru. W maju 1938 roku, gdy kryzys czechosłowacki rozgorzał z całą siłą, Niemcy mogły powołać pod broń 3 300 000 żołnierzy, wspieranych przez silne związki pancerne i blisko 3 000 nowoczesnych samolotów. Poza Armią Czerwoną było to najsilniejsze wojsko w Europie, którego obawiał się premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain. Wielki czarny Mercedes, w którym siedzieli premier Neville Chamberlain i jego doradca Horace Wilson, jechał tą drogą z Berchtesgaden i zakręcił w niewielką uliczkę, w niewielki podjazd prowadzący wprost do willi Hitlera. Adolf Hitler stał w tym miejscu, na szczycie schodów, gdzie wyszedł, aby powitać brytyjskich gości i następnie wprowadził ich do swojej willi. Brytyjski premier nie był tak naiwny, aby wierzyć w to, iż krótka rozmowa z Hitlerem może zmienić los świata. Może zmienić bieg światowej polityki. On wiedział, że trzeba będzie oddać Hitlerowi część Czechosłowacji, ale potrzebował propagandowego usprawiedliwienia. Chciał powiedzieć światu, widzicie, zrobiłem wszystko, nawet poleciałem do Hitlera, ale uratowanie pokoju było możliwe tylko kosztem oddania Niemcom części Czechosłowacji. Tak. Premier Chamberlain gotów już był do wszelkich ustępstw kosztem Czechosłowacji. I nie chodziło tylko o względy polityczne. On nie znosił Czechów, których zwykł nazywać ludźmi z dolnej półki. Jego niechęć pogłębiła się znacznie, gdy dowiedział się, co o nim sądzą czescy politycy. Niemiecki nasłuch radiowy zarejestrował rozmowę, jaką prowadził Jan Masaryk, ambasador czeski w Londynie, z prezydentem Edwardem Beneszem w Pradze. Złośliwy i stary sukniczy. Stęsknił się za lizaniem dupy Adolfa. Wystawił mi już nawet język. No to wepchnij mu go z powrotem i postaraj się przywrócić mu zmysły. Ta stara bestia postradała już zmysły. Z wyjątkiem B, który wyczuwa nazistowskie gówno i kręci się dookoła tego. Wobec tego porozmawiaj z Horacem Wilsonem. Poproś go, aby ostrzegł premiera, że Anglii także grozi niebezpieczeństwo, jeżeli twardo nie staniemy. Jakże można rozmawiać z Wilsonem? Przecież to nic innego jak tylko szaka.
Niemiecki wywiad przekazał stenogram tej rozmowy Chamberlainowi za pośrednictwem ambasady niemieckiej w Londynie. Okazało się, że nasłuch brytyjski również nagrał wypowiedzi czeskich polityków na temat Chamberlaina i jego ministrów. Były równie obraźliwe. W polityce i dyplomacji ludzkie słabości odgrywają czasami kluczową rolę. 18 września 1938 roku doradca premiera Horacy Wilson, któremu towarzyszył Neville Henderson, brytyjski ambasador w Berlinie, przybyli do kancelarii Rzeszy. Była to ostatnia szansa, gdy Brytyjczycy mogli zmusić Hitlera do zrezygnowania z planów przyłączenia części Czechosłowacji. W teczce Wilson miał dokument, który powinien odczytać, gdyby Hitler nie chciał zrezygnować z planów zagarnięcia części Czechosłowacji. Była to groźba rządu brytyjskiego, że gotów jest wystąpić zbrojnie. Wilson otrzymał instrukcję, aby ujawnić Hitlerowi ten dokument w ostateczności. Ten polityk, który wcześniej był już u Hitlera, najwyraźniej obawiał się go. Jego lęk zamienił się w paniczny strach, gdy przekroczył próg gabinetu Führera. Zobaczył go za biurkiem, daleko od drzwi, nie zwracającego uwagi na brytyjskich gości pozostawionych samych sobie, zagubiony w wielkim marmurowym pomieszczeniu. Wbrew obawom, początkowo rozmowa przebiegała w dość miłej atmosferze. Do czasu, gdy Wilson poinformował Hitlera, że rząd czechosłowacki odrzucił możliwość oddania Niemcom Sudetenlandu. Rządowi czechosłowackiemu pozostały tylko dwie możliwości. Przyjęcie lub odrzucenie propozycji niemieckich. W tym ostatnim wypadku rozbije Czechosłowację! Ta stara świnia musi być wariatem, żeby myśleć, że można na mnie wpływać w ten sposób. Jeżeli Herr Hitler ma na myśli premiera, mogę zapewnić, że nie jest wariatem, lecz interesuje go zachowanie pokoju. Ograniczenia tego Lizy Dubka mnie nie interesują. To, co mnie interesuje, to moi ludzie w Czechach, którzy są mordowani i torturowani przez tego sodomitę Benesza. To jest ponad wytrzymałość dobrego Niemca! Słyszysz mnie, ty głupia świnia? W porządku, uzgodniliśmy. Spotkamy się z Czechami, ale tylko wtedy, gdy zaakceptują ustalenia przewidujące nadanie autonomii Sudetenlandowi i wycofanie czeskiej administracji i wojsk z Sudetenlandu. Muszę wiedzieć, czy Czesi w ciągu 2 dni zaakceptują te warunki, czy zmieciemy ich z powierzchni ziemi przed 1 października. Na zastanowienie daję im 2 dni. Muszę mieć potwierdzającą odpowiedź w ciągu 2 dni, to znaczy do środy. O północy w środę? Nie, do 2 po południu. Brytyjscy dyplomaci wychodzili z gabinetu Hitlera, nie ujawniając tego, co było najważniejsze – ultimatum. Wilson obawiał się następnego wybuchu i kolejnej fali wyzwisk.
Tak jak Wilson, Chamberlain też bał się Hitlera i zdecydował się przyjąć jego żądanie. 29 września 1938 roku do Monachium przybyli szefowie rządów i państw Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Do negocjacji nie dopuszczono przedstawicieli rządu Czechosłowacji. Wynegocjowany tam układ przyznawał Niemcom obszar Sudetów. Premier Chamberlain wracał do Londynu, aby obwieścić: przywiozłem wam pokój. ...48 godzin później wojska niemieckie przekroczyły granicę Czechosłowacji. Żołnierzami 10. Armii wjechał do Czechosłowacji Adolf Hitler, owacyjnie witany przez niemiecką ludność. To był czas wielkiego triumfu. Bez jednego wystrzału jego wojska zajmowały potężne fortyfikacje, które miały strzec czechosłowackiego państwa. 3 tygodnie później Hitler polecił opracować plan zajęcia reszty Czechosłowacji. Jednakże jego głównym celem była wielka wyprawa na wschód po przestrzeń życiową dla narodu niemieckiego. Musiał jednak poznać stanowisko Polski. ...24 października 1938 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop zaprosił na obiad polskiego ambasadora Józefa Lipskiego. Fakt, że obiad odbywał się w Berchtesgaden, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie willi Hitlera, miał znaczenie szczególne. Chciałbym pana prosić o przekazanie panu ministrowi Beckowi mojego zaproszenia do odwiedzenia Niemiec. Nasi polscy przyjaciele mają stałe zaproszenia do składania wizyt w Niemczech. Nadszedł czas osiągnięcia porozumienia we wszystkich możliwych sprawach, które powodują rozdźwięki między Niemcami a Polską. Gdańsk był niemiecki, był zawsze niemiecki i pozostanie niemiecki. Adolf Hitler zdecydował się zrezygnować z pretensji wobec południowego Tyrolu, ponieważ dąży do pełnego porozumienia z Włochami. Aczkolwiek z pochodzenia jest z Austriakiem i południowy Tyrol ma dla niego większe znaczenie emocjonalne niż Gdańsk i korytarz. Podobnie ma się sprawa z Alzacją Lotaryngią. Führer pracuje nad pełnym porozumieniem między Niemcami i Francją. Polska powinna oddać Gdańsk i wyrazić zgodę na wybudowanie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, które połączyłyby Rzeszę z Prusami Wschodnimi. W zamian za to Niemcy zagwarantowaliby Polsce podobną trasę przez Gdańsk. Wolny port w tym mieście i rynek zbytu na polskie produkty. Oraz zgodziłyby się na przedłużenie na 25 lat paktu o nieagresji zawartego w 1934 roku. Polska powinna przystąpić do paktu antykominternowskiego. W zamian za to otrzymałaby Rutenię, wschodni region Czechosłowacji. To była jednoznaczna propozycja sojuszu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Kolejny ruch należał do polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Ten jednak nie udzielił odpowiedzi ani przez ambasadora Lipskiego, ani w czasie spotkania z Adolfem Hitlerem 5 stycznia 1939 roku. Hitler jednak nie rezygnował. Wysłał Ribbentropa do Warszawy.
Ta wizyta bardzo zaniepokoiła rządy Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, przekonane, że Polacy ugną się pod niemiecką presją i zgodzą się na współpracę polityczną i militarną z Niemcami. Moskwa i Londyn postanowiły działać, aby nie dopuścić do polsko-niemieckiego sojuszu. Stało się to tym bardziej ważne, że 15 marca 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Pragi, co było złamaniem traktatu monachijskiego. Całe Czechy znalazły się pod niemiecką okupacją jako protektorat Czech i Moraw. Żaden z europejskich polityków nie mógł już mieć wątpliwości. Następnym krokiem Hitlera będzie rozpętanie wojny. Londyn i Moskwa musiały sobie zadawać pytanie, w którą stronę Hitler skieruje teraz swoje wojska? Na wschód czy na zachód? 3 kwietnia 1939 roku minister Józef Beck tymi schodami wszedł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie. Wydawałoby się, że przybył tutaj, aby święcić swój wielki triumf swojej polityki. Albowiem 3 dni wcześniej premier Neville Chamberlain ogłosił w brytyjskim parlamencie gwarancję niepodległości Polski. Gwarancje Chamberlaina oraz rozmowy, jakie Józef Beck prowadził tutaj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Londynie, przekonały go, że może liczyć na sojusznicze poparcie Wielkiej Brytanii. Jednocześnie bardzo usztywniły jego politykę wobec innych mocarstw europejskich, Niemiec i Związku Radzieckiego. Z drugiej strony Adolf Hitler otrzymał oczywisty sygnał, że po zawarciu sojuszu obronnego Polski i Wielkiej Brytanii, jeżeli skieruje swoje wojska na zachód, jeżeli uderzy na Francję, wówczas Polska, wypełniając sojusznicze zobowiązania, uderzy od wschodu. Dla Hitlera obraz wyklarował się już całkowicie, ale na wschodzie był Stalin ze swoją gigantyczną armią, której siły żaden europejski polityk nie mógł pominąć w swoich rachubach. Tymczasem z Kremla już od marca 1939 roku nadchodziły sygnały, że Stalin gotów jest zawrzeć sojusz. To rozwiązanie było bardzo korzystne dla Hitlera. Skoro zdecydował, że najpierw musi unicestwić Polskę, ugoda ze Stalinem gwarantowała, że Wielka Armia Czerwona nie wystąpi przeciwko Niemcom. Podjął więc propozycję sojuszu. 22 sierpnia późnym wieczorem minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop wsiadł do samolotu, którym zwykle podróżował Hitler, Immelmann 3, i wyruszył w podróż do Moskwy, aby tam zawrzeć układ o nieagresji i podpisać tajny protokół o podziale ziem polskich między obydwa mocarstwa.